Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Szaru62, to jest kolejny odcinek, drugi z Alan Wake American Nightmare. I tak, poprzedni odcinek to był bardzo stary odcinek, który nagrałem dawno, już nawet nie pamiętam, co my tutaj robiliśmy za bardzo. Pamiętam, że teraz musimy gdzieś tam iść. Czy z nią już rozmawialiśmy? Zmieniłem ustawienia graficzne na maksymalne. Listen, I don't know what's going to happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay. I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec. I want to ask you about something first. What did you mean with that my memory's a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage, you're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. Dobra. Zmieniłem ustawienia graficzne na prawie maksymalne, bo tam odległość rysowania tylko nie jest wysoka. Dobra, ale mam chyba słabo trochę to wygląda, ale chyba nie źle. Dobra, porozmawialiśmy sobie tam z panią, tutaj mamy pistolet i naszą strzelbę. Tutaj się leczymy i udamy się do tam, w tę stronę, by napisać ponownie rzeczywistość czy coś takiego nam kazali zrobić. Dobra, przeskakuj, chłopie. Dokładnie. Wow, 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 wow. Okej. Oj. Aha, pamiętam. Wow. Może pobiegnij tak. W ogóle nie wiem, czy my mamy z nimi walczyć, czy jak. Czy po prostu się tam przebić. Ała, ała, ała. Okej, coś tu się udało. Ej. Gdzie oni są? Ała, 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 ała. Aha, to jest ten. Kurde. Zginąłem. Czy jesteśmy tutaj? Tak, udaj się na pole naftowe, by napisać ponownie rzeczywistość. Jeju. Straszne. Czyli jeszcze raz idziemy. Czyli jest trochę tu trudno. No ogólnie szkoda, że nie ma tego żadnego znacznika, gdzie strzelam. Bo trudno się operuje tym taką. No dobra. Wow. Au. Dobra. O. Kurde, ja już ich nie widzę w ogóle. Ich nie widać, prawie że. Ich wszystkich w ogóle da się tak załatwić? A może spróbujmy faktycznie wysadzić tam coś tam, co jest gdzieś tam obok.
się nam zamgli wszystko. Dobra, chodźmy tędy. Tam się pojawiają. Okej. Tak, wiem. Tam jest jakaś amunicja czy coś. No nie udało się. Ale dobra, dotarliśmy do tego tam pola naftowego. Tu jest dwóch. Kurde. No. Biegnij! Nasz! Szlak. Okej. Okej. Przeładujmy. Okej. Udało się. Przeładujmy. I gdzie teraz? Time to make some serious changes. Sprawdź maszynopis. Aha. Koło... Aha. Koło było na miejscu. Ropa płynęła. Akumulator był podłączony, a światła migały w odtwarzaczu. Grała płyta. Co to? Włóżmy płytę. Koło było na miejscu. Chwila, koło było na miejscu, ropa płynęła. Jakaś ropa płynęła, tak? Dobrze, to zobacz. Może tutaj z tego. A? Zobaczmy dalej. U. Tutaj akumulator. Światła ostrzegawcze. Światła migały, a w odtwarzaczu grała płyta. Akumulator był podłączony. Koło było na miejscu, a ropa płynęła. Aha. Zawór. Dobra. Okej, jeszcze raz. Jeszcze raz tam mamy. Okej, musimy poklikać sobie. I zobaczymy. Wow. Fajna muzyka. I odblokowano osiągnięcie. Okej, uciekamy, rozumiem. Tylko w którą stronę? Dobra, tutaj. Wróć do M. Wszystko się zjarało. Proszę bardzo. Dobra, musimy wrócić do M.
Tutaj jakiś spodek wylądował. Satelita. Przypadek? Nie sądzę. Dobra, chodźmy. Aha, to tak. Tutaj są lody. Tutaj są. To jest nasz pistolet. I'm here. Just keep your head down. Wow. No biegnij w tą stronę, ucieknij. Okej. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Wow! Kurde, co to ma w ogóle być? Gincie. Au! Dobra, biegnij! Gin. Jezu. Dawać amunicję. O kurde. Otwieramy. Halo? What the hell was that? Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave, so I can close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light? Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those the... what do you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, well, you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong, you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay? Rozumiem. Ty, ale nie możesz. Ha, i co ty na to? Ja mam broń. I co? Tam mamy pistolet jakiś dziwny. Dobra, weźmy sobie jeszcze, chyba mam uzupełnioną amunicję, ale jeszcze na wszelki wypadek weźmy. I wiecie co pokażę wam? Osiągnięcia? Nie. Opcje. Grafika. Co to wyświetlacz HUD? Patrzcie, wysokie, jak najwyższe wszystko. I tak wyglądają ustawienia, jakie ustawiłem. I po włączeniu Frapsa mam 10, około 10 FPS-ów, ogólnie to mam chyba 15-16, ale powiem wam, że nie jest aż tak źle. Da się grać, da się grać.
Nie jest trudno aż tak. Nie zacina się aż tak bardzo. Ale dobra. Chodźmy, bo tutaj teraz zamknięte. Ale tutaj będzie otwarte, bo chyba klucz dostaliśmy. Albo i nie. Otwierać, tam jest strona maszynopisu, ja chcę się tam dostać. Dobra, co tu jest? Kola. Aha, przeszukaj knajpkę. Dobra, zgaduję, że tam będą przeciwnicy. Ale to tylko takie... O, tam jest życie, 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 życie. Potrzebne mi bardzo. Bo jak widzicie, mam tylko jeden kwadracik. O, i zaraz gdzieś jest strona maszynopisu obok. Coś tu działa. Ale mrocznie. O, jest. To sobie przeczytamy. Mr. is a twisted copy of me. Powerful and dangerous. But I know I can fight him. I don't think anybody else can. They don't understand what he is, what he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's two steps ahead of me, but I can find him, and I believe I can stop him. Okej. Stretch. A tu jeszcze jakaś jest. Satelita. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. To chyba mieliśmy już wcześniej i to jest chyba to, co się wydarzyło teraz. No bo jak się dobrze wczytacie, to jest to, co się wydarzyło przed chwilą. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Wow. Co to ma w ogóle znaczyć? Okej. Spoko. Rąbnięte. Wchodzimy. Proszę, nie zjedźcie mnie. Tu jest strona maszynopisu gdzieś. Tutaj. Tu zamknięte. Strona maszynopisu jest gdzieś tam. Dobra, chodźmy tędy. Tu jest ten. Kasa, ale raczej kasy nie będziemy zbierać. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. No proszę. I think these are keys for the motel rooms. Zbadaj. Satellite and now this? That place might be involved. Dun, 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 dun. Okay. Weźmy. Klucze. Coś my tu mamy. Obserwatorium. Dobra, chodźmy tutaj. To zamknięte. Aha, tam do pokoju hotelowego. Zobaczmy jeszcze raz. Zobaczmy może. Fajny neon. Okej, jest dobrze, nic nas nie zaatakowało. Zobaczmy może jeszcze tutaj za tą stroną maszynopisu. Mapa pokazuje, że gdzieś tutaj. Tam jest. Proszę bardzo. I czytamy.
The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ear straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Okay. Trochę ich tu jest. Tworzenie nowej rzeczywistości brakująca. Trochę ich tu jest. Nie wiem, czy mi się uda znaleźć wszystkie. Raczej wątpię. Ale mapa wygląda na dosyć rozległą. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Uh-oh. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Damned by forces beyond her control, as much as by her own actions. Ay, ay, ay. Ow. Patrzę w ciemność. Co? Jak już? To jak on szybko traci to życie? Dawać mi. Strzelbę. O. Zdało się. Dobra, przeładuj. Dobra. Próbuję przez cały czas osiągnięcie to zdobyć, żeby zabić dwa pomioty uśpionego jednym strzałem ze strzelby. Ale jak na razie mi nie idzie zbyt. Zobaczmy, co tutaj, może tutaj gdzieś jeszcze jakaś mapa czy coś, nie da się włączyć. Kurde. Okej. Okay. To jest strona maszynopisu. Aha, to jest ta w tym tam pomieszczeniu, którą zdobędziemy prawdopodobnie niedługo. Tylko zobaczmy sobie jeszcze tam. Ale najpierw zapasy. Halo? Latarka by się jednak przydała, wiesz co? Dobra. Chodźmy tutaj. Tutaj zamknięte jeszcze. Tutaj coś jeszcze, jakieś drzwi. Otwórz. Też zamknięte. Tu też. A, to można odblokować. Proszę. To ja chcę stronę maszynopisu. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of déjà vu. How many times had I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed quite as quick or natural on my own lips. The dark, malicious twinkle in the eyes. And I knew who I was looking at. As he pulled back and revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. No proszę. Czyli co?
A macie tutaj telewizor? Jakieś dziwne to pomieszczenie tutaj. Tutaj jakiś obrazek. Tutaj drzwi zamknięte. Też zamknięte. Czyli... Dobra. To czego szukaliśmy... Znaczy się znaleźliśmy najwidoczniej to co szukaliśmy. To idziemy dalej. Następne pomieszczenie. Tutaj jest do przeszukania coś. O. No proszę. Faraby. Dead. Tortured. Dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Dobra. I guess that'll have to be my next stop. No. Weź ten klucz. Co the observatory. Hot on the heels of the Herald of Darkness. The champion of light forges on to see the stars. Aj. No ja myślałem, że sobie jeszcze tam pozwiedzam, a ten do obserwatorium od razu jedzie. No dobra. Obserwatorium Mount Retron, Arizona. An observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Dobra. Co jest? Głosu nie było. Znaczy się głos był, a później dopiero otworzył ten drzwi. A ja bym wrócił do samochodu i stąd odjechał najlepiej i tyle. Co tu jest? Dobra, tym zajmiemy się w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, jestem Sharu62. To był Alan Wake, American Nightmare. Zapraszam do następnych odcinków. W następnym odcinku sobie tutaj pójdziemy do tego obserwatorium. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.